Witam serdecznie na kanale Witarot. Osoby spod znaku bliźniąt, wag i wodnika. Witajcie kochani i się kłania. To czytanko będzie na tydzień od 21 do 27 listopada 2022 roku. No i słuchajcie, ogłoszenia. Ogłoszenia, moi drodzy. Takie ważne pierwsze ogłoszenie i teraz co czytanko je ogłasza, a chodzi mianowicie o konkurs na 1000 subskrypcję dla osób, które napiszą najlepszy komentarz. Nagrodą będzie darmowe czytanko. Wybiorę 5 osób, które napiszą najlepsze komentarze, ale przedłużam czas do końca 2022 roku, ponieważ nie sądziłam, że tak szybko w ciągu tygodnia te subskrypcje posuną się do przodu. Na tą chwilę brakuje tylko 4 na tysiączek okrągły. Myślę, że coś wymyślę, po prostu jakieś czytanko ogólne dla was wszystkich. I cóż jeszcze? Od grudnia również rozpocznę dla zainteresowanych czytania prywatne na okres od 1 do 3 miesięcy nowego roku, po nowym roku. Nie robię tego na dłuższy okres, ponieważ w moim odczuciu takie czytania nie są wiarygodne. No, inni tarociści robią takie czytania na rok, to zgłaszajcie się oczywiście do nich, ale ja po prostu nie będę robiła czegoś wbrew sobie. Jakie czytania mogę wam zaoferować? No właściwie na każdy temat. Czytania miłosne, partnerskie, na pracę. Właściwie na każdy jeden temat tarot da odpowiedź. Także naprawdę zapraszam, warto. Dobrze, to tyle w ramach wstępu. Jeżeli jesteś ciekaw, jak takie czytanie prywatne wygląda, to po prostu odezwij się do mnie na mail, który jest pod filmem. Po prostu nie chcę teraz przedłużać tego wstępu. Dobra, zaczynamy czytanko. Czytanie dla osób spod znaku bliźniąt. Więc tutaj sobie odłożę te karty, które nie są potrzebne i jedziemy. Co u bliźniąt od 21 do 27 listopada 2022 roku? Co u was, kochani, w tym czasie? Co tu u was? No dobra. Ogólna energia, bliźniaku. Bliźniak wciąż nie wie co. Czyli ta dwójka mieczy. Dwójka mieczy mówi o niezdecydowaniu. Jest niezdecydowany bliźniak w tym tygodniu. Czy wybrać tą pracę, czy tą? Czy może tego faceta, czy tego? A może tą kobietę, czy tą? Myślę, że nie powinieneś jakby decydować na szybko, jeżeli to nie będzie w zgodzie z tobą, więc ty tak będziesz właśnie postępował. Nie widzę tutaj decyzji w tym tygodniu. Wpływy korzystne dla bliźniąt. Moc. To jest, jeżeli jesteś kobietą, to ty masz duży wpływ na jakiegoś mężczyznę. Potrafisz go ujarzmić. Jeżeli jesteś mężczyzną, lubisz być ujarzmiony przez kobietę.
Jeżeli pytasz o chorobę, no to myślę, że tutaj już będzie poprawa zdrowia. Jeżeli pytasz o pracę, tutaj widzę rywalizację w miejscu pracy. I to jest wszystko bardzo dobre, dobrze ci służy, że tak powiem. Co dalej? Wpływy niekorzystne. No, mamy tutaj głupca. Więc takie lajtowe podejście do sytuacji nie jest wskazane na ten tydzień. Zobaczymy dlaczego. Dobrze, w ostrzeżenia. Jakaś propozycja będzie nieszczera w stosunku do ciebie. Coś przyjdzie do ciebie w tym tygodniu, więc nie bierz jej na serio. Może być ta propozycja od kogoś młodszego, więc to takie, który nie bierze na serio tego, co mówi, robi i tak dalej. Więc tutaj bym uważała na twoim miejscu. Dobra, niespodzianki. Wyjdziesz z energii osamotnienia, z tej energii pustelnika, pójdziesz za głosem intuicji. Zobaczymy, co dalej tutaj się pokaże. Proszę, tak wam obrócę, żebyście wszystko widzieli. O tak. No dobra, teraz dopowiadamy. Oczywiście tymi kartami. Dobra. Co tutaj u was, bliźnięta, moje drogie? Ogólna energia na tydzień nadchodzący to... Dlaczego ta dwójka mieczy? No, myślisz o czymś, kurczę. I stoisz w miejscu w tym tygodniu przez to twoje niezdecydowanie. No niestety nie chcę być inaczej, bliźniaku. Choćbym bardzo chciała, to tutaj no, nic się takiego nie zadziewa. Co jest pozytywnego? No, spotkania z kimś z przeszłości? I takie. No dobra, jeszcze jedna. Nie wiesz, co zdecydować i co zrobić z tą relacją, która jakby się odezwie. To może być ex-facet czy ex-partnerka. Tutaj znowu widzę wieżę. Wcześniej w poprzednich znakach też widziałam wieżę. W każdym razie tutaj jakaś zmiana nadchodzi w twoim życiu. Może to znak, że to już ostatni tydzień na takie taki zastój. Ktoś może spowodować to, że coś ruszy w twoim życiu do przodu. No dobra, wpływy niekorzystne. Co z tym? No tak. Mamy trójkę mieczy, kochankowie. Z jednej strony widzimy tutaj trójkąt. Ktoś na trzeciego tutaj się pojawić może. Tutaj jest właśnie takie. To nie jest korzystne oczywiście, że jeżeli jesteś w stałym związku. I kogoś możesz poznać młodszego. Tutaj widzę zranienie. Ktoś zostanie zraniony, więc tutaj lepiej uważać na to. Ostrzeżenie. O kurczę. Widzę tutaj mężczyznę i kobietę i pomiędzy nimi młodszą osobę. Ewidentnie tu widać jakiś trójkąt. Słuchajcie, tylko nie wiem do kogo ta propozycja teraz przychodzi. To jest obrona swojego zdania, może swojego związku.
To jest ostrzeżenie przed jakąś propozycją, która może rozwalić związek, w jakim jesteś. Tutaj mówię do osób, które są w związku. Tak myślę, co, jak to się ma do osoby, która jest samotna? I co, żeby ona nie była tą trzecią osobą, nawet może o tym nie wiedzieć, tak jakby niepokój się może na trzeciego, bo nic dobrego z tego nie wyjdzie. Można by tutaj właśnie no, do tego układu tutaj to wszystko tak współgra w tym momencie. I dobra, jaka jest niespodzianka dla ciebie, bliźniaku? Tutaj jest dziewiątka kielichów. Myślę, że jakiś cel już widzisz na horyzoncie, który, nie wiem, może mężczyznę, może kobietę, która spowoduje to spełnienie w twoim życiu. Bardzo dobrze. Co w miłości, w pracy u bliźniąt na ten czas? 21 do 27 listopada. W miłości i w pracy. No proszę. W miłości gwiazda, więc jeżeli jesteś samotną osobą, tutaj widzę spełnienie. Pójdziesz za gwiazdą, pójdziesz za tym. Będziesz myśleć długoterminowo. Może jesteś w związku, gdzie już myślisz o ślubie, myślisz, że już to jest to. Czujesz, że rozkwitasz przed swoim partnerze, partnerce. Jeżeli jesteś osobą samotną, tutaj ktoś przychodzi do ciebie. Takie spełnienie, o, można by powiedzieć. Jesteś no, pod opieką sił wyższych, bliźniaku. Cokolwiek to dla ciebie nie znaczy. Mamy tutaj króla mieczy. No dobra. Królowa buław. No dobra. I co jeszcze na to? I rycerz buław. Rycerz buław i zastój. Z jakiegoś powodu te plany jakoś nie pójdą tak, jak będziesz chciał, czy będziesz chciała. Tutaj widzę parę. Ale tutaj widzę trójkąt. Coś tutaj się. I tutaj trójkąt. I tutaj. Wszędzie. Mam wrażenie, że po prostu na zewnątrz to wygląda pięknie, kolorowo, ale tutaj coś nie gra, coś jest. To tak, jakbyś obserwował sytuację z tym partnerem czy partnerką i nie spieszysz się. Nie spieszysz się, nie chcesz podjąć jakichś pochopnych decyzji. I zależy, czy ty jesteś w pozycji młodszego mężczyzny, czy starszego, czy jesteś tą kobietą i masz młodszego i starszego mężczyznę w swoim otoczeniu. Kurczę. No, nie wiem. W każdym razie tutaj widzę coś, że jesteś blisko spełnienia marzeń, o cokolwiek nie pytasz, ale tutaj jest ten wisielec. W tym tygodniu jakby
nic nie pójdzie do przodu, ponieważ ktoś tu się zastanawia jeszcze nad decyzją. I co w pracy? W pracy mamy świat. Tutaj jakiś cykl się zakończył, zaczyna się coś nowego w twoim życiu. Świat należy do ciebie. Zaczynasz się realizować. Dużo znajomych, przyjaciół, tworzy się coś nowego. Wyjazdy służbowe, proszę. Może jeździsz do pracy samochodem. Ale tutaj raczej wyjazdy służbowe, uważaj na takim wyjeździe, bo może coś się wydarzyć nie bardzo niedobrego. Jeszcze zobaczymy. I pustelnik. Tutaj już widzę pracę w osamotnieniu, nie wiem. Coś tu się wydarzyć może, że możesz zostać bez pracy? Kurczę, uważajcie na siebie. Słuchajcie, to jest tylko gdybanie moje. Fajnie by było, jakbyście pisali konkretne komentarze, gdzie po prostu, ale tak po tym tygodniu, który właśnie tutaj układam. Bo wtedy tak naprawdę wiadomo, czy to chodzi o ten tydzień, czy jesteś w takiej energii. Dobra, rada na tą sytuację. Rada na tą sytuację dla osób spod znaku bliźniąt. Rada. Na czas od 21 do 27 listopada 2022 roku. Kurde, i poleciały. Wyciągnę to. Słuchaj, mam takie wrażenie, że powinieneś bliźniaku po prostu działać, nie patrzeć na nikogo, na nic i po prostu działaj. Nie chwal się z nikomu. Z jakiegoś to powodu nie jest wskazane. No dobra, teraz zobaczymy aniołki. Aniołki. Masz pytanko do aniołków na ten tydzień, więc proszę, wymyśl coś sobie od 21 do 27 listopada 2022. Co aniołki mają do powiedzenia dla bliźniąt? Niewłaściwy moment. Niewłaściwy moment na zmiany. No tak, i przez to jest ten wisielec. Więc ta intuicja dobrze ci podpowiada. Niewłaściwy moment. Ta chwila to nie najlepszy moment na działania związane z tematem, o który spytałeś. Odpowiedź nie brzmi jednak nie, ale jeszcze nie. Uzbrój się w cierpliwość. Anioły dadzą ci znak, kiedy nadejdzie odpowiedni czas. No proszę. Dobrze, kochani, to wszystko z mojej strony. Trzymajcie się cieplutko. Życzę szczęścia. Powodzenia w decyzjach, w miłości i w ogóle we wszystkim. I do następnego razu. Pa. Dobra. Teraz uwaga. Co uwagi? Co uwagi? Co u osób spod znaku wagi? Co uwagi? Dobrze. Kochani moi drodzy, patrzymy w karty, jeszcze tasujemy. Co uwagi od 21 do 27 listopada 2022 roku. Główna energia. Dobra, patrzymy.
No słuchajcie, as denarów, jak widzicie, taka mi karta wypadła jako główna energia, więc tutaj ona mówi o nowym początku. Może przeprowadzasz się w tym tygodniu do innego miasta, innego domu, bloku, cokolwiek to nie jest. Może chodzi tutaj o remonty, może tutaj chodzi o sprzedaż, kupno. Nie wiem, może to jest nowa praca, nowa miłość, wszystko coś nowego. I tak. Wpływy korzystne, więc jeszcze nie podejmuj decyzji. Warto by było poczekać z jakąś decyzją. Wpływy niekorzystne, no tak, ten mak, czyli nie kreuj niczego, ponieważ to nie będzie jakoś miało dobrego jakby zakończenia wpływu. Może coś przeoczysz przy okazji. To nie jest dobra chwila. To jest tylko tydzień, słuchajcie. Teraz ostrzeżenia. O, Królowa Mieczy to jest taka zimna kobieta, która lubi, jak wszystko się dzieje po jej myśli, więc to jest ostrzeżenie przed taką zimną, wyrachowaną kobietą. Nie będę się inaczej wyrażać, chociaż aż mi się no chcę powiedzieć nie tak. No dobrze. Co dalej? A jaka jest niespodzianka? Głupiec. A i nie widać tego głupca tu u ciebie. Dobra. Teraz widać. No. Sorki. Dobra, teraz nagle wszystko jest ok. Dobra. To się wytnie albo i nie. No dobra. A co jaka jest niespodzianka? Niespodzianka jest taka, że widzę tutaj młodą energię. Może przyjdzie ktoś młody do związku w twoim życiu. Może ktoś przyjdzie taki, kto będzie chciał w twoim życiu cię zawojować. Może to chodzi o dziecko, może coś związanego z dzieckiem, a może ty będziesz w ciąży, czego się nie spodziewasz. Dobra, dopowiadamy. Dopowiadamy. Ja nie wiem, co mi się dzieje na tym filmie w ogóle. Wszystko. Dobra. Główna energia. I tak się nie poddaję. Nie gaszę tego. Ogólna energia. Tutaj masz kochankowie. Kochankowie. Dobra, co dalej? Kurde, kłótnie znowuż. Nie wiem, o co chodzi, ale tutaj może być jakiś trójkąt znowuż. Znowu jakieś wojny, kłótnie i pójdziesz w nową drogę. Będziesz zmuszony jakby pomyśleć o czymś nowym. Może zostałeś zdradzony, może ty zdradzasz, nie wiem, co te karty tam na ten tydzień mówią, ale że mi tutaj poszedł, wszystko mi się tutaj poobracało, obraca, te karty zaczęły latać, tutaj przewrócił mi się cały sprzęt. Słuchajcie, coś jest na rzeczy. Strasznie nerwowo u was. Pustelnik. Znowu dwójka mieczy. Pustelnik.
Nie wiesz, co zrobić w jakiejś sytuacji. Coś się zawalił w twój świat i nie wiesz, co dalej. Myślisz o czymś na nowo. Może musisz pójść do terapeuty. Być może ty jesteś terapeutą. Cokolwiek to nie jest, zaczynasz coś w tym tygodniu na nowo. Masz duży dylemat. Tak jakbyś dostał czy dostała jakiś nóż w plecy i nagle, niespodziewanie, i musisz sobie poradzić z tą sytuacją, dasz radę. Tutaj jest właśnie ta pozytywna energia, o tym mówi. Nie warto jakby na siłę coś kreować. Może być odwrotny efekt, właśnie to niezdecydowanie. No nie jesteś gotów na to, żeby coś robić. Zobacz, i znowu ten mag wyszedł. Powiem tak, ty nie jesteś gotów jeszcze. Wago, moja droga, czy jesteś kobietą, mężczyzną, naprawdę to nie jest ważne. Byś zaczął cokolwiek realizować na nowo. Coś pójdzie nie po twojej myśli. Coś się znowu może złego wydarzyć. Tutaj masz w pobliżu jakąś kobietę, która źle ci życzy. Ostrzeżenie jest przed nią. A dlaczego? Może jesteś uzależniona od tej kobiety? Ostrzeżenie. Ona spowoduje zastój. Czyli co? Tutaj jest wisielec. Wisielec mówi właśnie o tym, że ktoś ci coś kładzie do głowy, takiego, że właściwie nie widzisz wyjścia z jakiejś sytuacji. Tu są te miecze, to jest twoje negatywne nastawienie do czegoś, do kogoś, przez jakąś kobietę, kurczę, no nie wiem kogo. I tutaj się właśnie to rozgrywa, no, w twojej głowie najbardziej. Jakbyś się poddał, jakbyś nie widział wyjścia z sytuacji. A co tutaj przychodzi fajnego? Możesz zostać zaproszony na jakąś fajną imprezkę, domówkę. Może ty zaprosisz, żeby się trochę odchamić. I w każdym razie tutaj widzę coś takiego, że no, przychodzi jakaś propozycja do ciebie i nie wiesz, co z nią zrobić? No, jak to co? No, to widać. Będziesz chciał pogodzić jakieś dwie sytuacje, tę propozycję z obowiązkami domowymi, może. Może masz dziecko w domu i nie możesz przyjąć tej propozycji. Cokolwiek to nie jest, decyzja będzie należała do ciebie. W każdym razie tutaj taka niespodzianka, no, zaistnieje w tym tygodniu dla wagi. I teraz co w miłości, w pracy? Co w miłości, w pracy od 21 do 27 listopada 2022? W miłości i w pracy. Moi kochani, no tutaj widzę, że w miłości tu się będzie działo bardzo dużo. To są spotkania na spontanie, rozmowy na spontanie. To z non-stop będziecie dużo gadać. Być może tutaj chodzi o miłość, za jakieś tam początki, jakieś spotkania, te motyle w brzuchu. Ale to szybko, szybko takie, widzicie, w dwie strony to pójdzie. Ojejku, to z jakąś kochanką, kochankiem. O, proszę. I tutaj mamy mężczyznę żonatego, który się nudzi w swoim świecie. Przez to jakby zaczął kręcić z kimś przez internet. Tak to widzę. To jest mężczyzna starszy od kobiety. Pewny siebie, przystojny. A ona
go urzeka cały czas i w sumie nie umie się oprzeć tej kobiecie, więc tak to tutaj widzę. Co w pracy? W pracy chcesz zostawić to, co było do tej pory i pójść coś nowego. Na razie tylko mentalnie. Czyli tak, nowy kierunek. Ponieważ nic się tutaj do tej pory nie działo i chcesz to zmienić. Aha. No tak. Ktoś cię oszukał. Poczułeś, że no, oszukał na kasę. Oszukał w jakiś inny sposób. W każdym razie idziesz w coś nowego. Mam wrażenie, że to odpuszczasz i idziesz. Może to jest nowy plan działania, może zupełnie coś innego. Ciekawe. Jaka jest rada dla wagi od 21 do 27 listopada 2022? Rada dla osób z podsmaku wagi. A to jest jakoś nerwowo. Strasznie, że tak mi zaczęło wszystko fruwać. Rada. Zastanów się nad tym, co chcesz zrobić w swoim życiu. To jest sąd ostateczny. To jest chwila decydująca w twoim życiu. To jest takie, wiecie, myślisz, że to, co postanowisz teraz, w tym tygodniu, będzie miał wpływ na twoje życie. I aniołki, kochani, na koniec. Przepraszam was bardzo za to, że tak wszystko latało mi, ale no nie wiem. Ja tutaj nic nie ustawiam. Po prostu idzie jak idzie. No, może masz pytanko jakieś, uwaga moja droga, więc zapraszam tutaj. Do aniołków. Jaka odpowiedź przyjdzie na twoje pytanie na czas od 21 do 27 listopada? Sukces. O proszę. Sukces. Jeżeli nie miałeś nadziei, czy nie miałaś nadziei, że coś się ułoży, to jednak ten... Tutaj widzę tą nadzieję, widzę jakieś perspektywy. Intuicja ci podpowie, co zrobić w sytuacji, o którą pytasz. No dalej. Gratulacje! Znajdujesz się właśnie na drodze do sukcesu. Nie musisz mieć jakichkolwiek zastrzeżeń odnośnie twojej aktualnej sytuacji, ponieważ wszystko idzie naprawdę cudownie. Jednym z elementów życia pełnego sukcesów jest dbanie o swoje potrzeby. Wspaniale jest mieć wiele rzeczy, za które jest się wdzięcznym, ale jednocześnie upewnij się, że nie pracujesz zbyt ciężko. Znajdź czas na cieszenie się spokojem w swoim życiu. To wszystko, kochani, dla was. Życzę szczęścia, spełnienia, sukcesu, o cokolwiek nie pytałeś, czy nie pytałaś. Trzymajcie się. Do następnego razu. Pa. Dobrze, i teraz wodniki. Co u wodników? Co u wodników? W tym tygodniu. Co u wodników? Co u wodników? Co u wodników? 21 do 28 listopada, do 27, przepraszam, do 27 listopada 2022.
Od 21 do 27 listopada 2022 roku. Co u wodników? Co u wodników? Ogólna energia, kochani, dla was to... Głupiec. Tutaj. Głupiec, no cóż, no. Coś na spontanie będziecie realizować. Albo może już jesteś w ciąży i o tym nie wiesz. W każdym razie coś tutaj może być związanego z dzieckiem, o dziecku lub... Obudzi się w tobie dziecko, w sensie ten twój, to co skrywasz w sobie, ten, tą radość w sobie i ten twój entuzjazm, więc tutaj wychodzi w tym tygodniu. Wpływy korzystne. Paść denarów, tu masz jakieś nowe plany związane z pracą może, jakieś pomysły, ale jeszcze chyba o tym nie mówisz, przynajmniej osobom, którym nie ufasz, to nie chwalisz się i warto by tak było właśnie to zrobić. Cóż jeszcze, wpływy niekorzystne, coś się może zawalić w tym tygodniu u ciebie, wodniku, nie mam pojęcia, czy to... Sprawdź sobie samochód, czy nie wymaga naprawy, albo uważaj na drodze. Wiecie, zimno się robi. No, uważajcie, naprawdę. W każdym razie zobaczymy, co z tą wieżą. Coś się wydarzy, nie, nagle runie. Może to związek, może coś w pracy. Wpływy niekorzystne. Ostrzeżenie. Ostrzeżenie przed królową kielichów. To jest ktoś taki bogaty, słuchajcie, kto będzie chciał manipulować u ciebie, tobą, nie wiem. I niespodzianka. Coś w domu fajnego cię spotka. Może robisz imprezę, może jesteś zaproszony czy zaproszona na imprezę. Więc coś takiego tutaj widać. Dobra, co dalej? Sobie powiemy, o co chodzi. Dla wodnika, tak, od 21 do 27 listopada 2022 roku. Co u was? Ogólna energia. No proszę. Ja cię, ale wam wyszło. Tutaj mamy głupca, pierwsza karta wielkich arkan i świat. Pierwsza i ostatnia karta. Jakiś nowy cykl u was się zaczyna. Kończy coś starego. Jajko, aż jestem ciekawa was, co powiecie. Kurde, że tu nic nie widać. Dobra, dalej idziemy. Wpływy korzystne. O, pójdziecie w nowe, coś nowego. Coś zostawiacie za sobą, co wam nie służy. Cokolwiek to nie jest, to jest dobry tydzień na to. Czyli realizowanie siebie, swoich zamierzeń, nie wiem, to może być związek, który nie funkcjonuje, go zostawiacie. Może stare jakieś w pracy coś nie szło do tej pory i masz nowy pomysł, idziesz w ten nowy pomysł. To, co stare, niedobre zostawiasz, tak? Wpływy niekorzystne. No coś w pracy, słuchajcie. Coś się zawali w pracy, będziesz zmuszony pójść w coś nowego. No tak wam ładnie te karty idą, że ja już nie muszę dopowiadać więcej kart, bo tutaj wręcz one gadają same za siebie. Więc robię to intuicyjnie. Nie mam potrzeby wrzucać więcej kart u was, bo tutaj wręcz widać, że tutaj coś w tej pracy się zawali, albo jeżeli chcesz coś więcej i więcej, to nie warto się tak wysilać, bo to i tak runie. Nikt tego może nie doceni? Ostrzeżenie, co z tą... O, to jest ktoś, kto jest nieuczciwy.
Tutaj jest właśnie ten diabeł, kto może chcieć od siebie uzależnić. Jakiś jest propozycja tutaj może być taka, wiecie, nielegalna, w sensie jakiś coś może ci później zaszkodzić, więc tutaj jest ostrzeżenie, by być jak najdalej od tej kobiety. I jaka jest niespodzianka? Odpuszczasz coś, co nie służy. Tutaj jest trójka mieczy. I niespodzianka, odejście od trójkąta. Trójkąt w pracy. Czekajcie. Co jeszcze? I tutaj czułam, że muszę więcej kart dać. A dlaczego? Dam to tu na środek, żebyście widzieli, o co chodzi. Ja mam wrażenie, że chodzi może o niespodzianka odejścia od jakiegoś. Od kogoś, co od sytuacji, gdzie byłeś zraniony, czy byłaś zraniona, albo się zorientujesz, że ktoś chce cię zrobić w konia po prostu. Tutaj widzimy króla buław. Może jesteś tym mężczyzną, który jesteś szefem w pracy, gdzie po prostu udaje ci się jakby ominąć coś nielegalnego, widzicie, jakby wspólny cel widzę tutaj do zrealizowania, i niespodzianką jest to, że wam się to udaje. Może to jest twój szef, może to jesteś ty, ale tu jest powód do tego, by ucztować, by się cieszyć. Jesteś w centrum uwagi. Tak bym to widziała właśnie. Ten układ, może to nie, no tak sobie ten, ale no dobra. Piszcie, czy to w ogóle ma jakiś sens, to co teraz powiedziałam. No dobrze, teraz rada dla wodnika na czas 21. Już mi wyskoczyła karta. Nie wierzę. Wyszła ósemka kielichów. To samo. Idź w coś nowego, idź za intuicją. Jeżeli coś w twoim życiu nie funkcjonuje, idź i zostaw to, po prostu zostaw to, bo ci to nie służy. Dobrze, i może masz pytanko do aniołku, więc zapraszam. Wodników, właśnie, może masz jakieś pytanie? Na czas od 21 do 27 listopada, więc tutaj już rozkładam karty przed wami. Dobra, co jedziemy tutaj, to weźmiemy. Sukces, no nie wierzę. Kolejny znak, któremu ta karta wyszła. Ojejku, fajnie. Sukces. Gratulacje. Znajdujesz się właśnie na drodze do sukcesu. Nie musisz mieć jakichkolwiek zastrzeżeń odnośnie twojej aktualnej sytuacji, ponieważ wszystko idzie naprawdę cudownie. Jednym z elementów życia pełnego sukcesów jest dbanie o swoje potrzeby. Wspaniale jest mieć wiele rzeczy, za które jest się wdzięcznym, ale jednocześnie upewnij się, że nie pracujesz zbyt ciężko. No. Znajdź czas na cieszenie się spokojem w swoim życiu. Dobrze, kochani, wszystkiego dobrego. Ja Wam życzę. Cieszę się, że ten sukces Was czeka na ten tydzień. Piszcie, czy rzeczywiście tak jest, czy tak będzie. I do następnych czytań. Do usłyszenia. Pa.